Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xaurus, a przed wami kolejne MMO Newsy, tym razem na 15 kwietnia 2019 roku. Także zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania, a my przechodzimy do gorących wciąż informacji. Wszyscy fani hack and slash, zapiszcie sobie 30 kwietnia w kalendarzu, bo właśnie wtedy Last Epo, o którym napisaliśmy w przeszłości wiele ciepłych słów na portalu, zadebiutuje na Steamie. Mowa jednak o wersji beta, która nie będzie jeszcze prezentowała pełnoprawnego, ukończonego produktu. Fanów gier hack and slash nie powinno to jednak przestraszyć, szczególnie, że otrzymamy naprawdę sporo kontentu z 5 dużymi rozdziałami, czy też aktami, na czele. Wstęp do bety będzie kosztował $35, jednak po swojej oficjalnej premierze gra spadnie do ceny $15. Niecodzienny przypadek, prawda? Sama gra będzie oczywiście sieciowym hack and slashem i z tego co mówią twórcy, możemy liczyć przede wszystkim na podobne podejście do mikrotransakcji oraz aktualizacji, jak to ma miejsce w przypadku Path of Exile. Miejmy nadzieję, że faktycznie te rzeczy się spełnią. Chcielibyście może zagrać w Rapples, ale jednocześnie boicie się, że po tylu latach od premiery nie będziecie w stanie zaistnieć i rywalizować z weteranami produkcji jak równy z równym? Nie dziwimy się, taki dylemat ma wielu graczy, którzy odpuszczają granie w klasyki właśnie ze względu na dystans dzielący ich od czołówki. Na szczęście z pomocą przychodzi nowa wersja gry. W piątek wystartowały otwarte alfa testy Rapples Sim, czyli nowej specjalnej odsłony skierowanej dla osób z południowo-wschodniej Azji. Teoretycznie oczywiście, bo nie ma ani blokady IP, ani żadnych restrykcji związanych z graniem na tamtym serwerze. Każdy z nas może spróbować swoich sił. Jedynym utrudnieniem może być tak naprawdę większy ping. Tam prawdopodobnie będzie on wynosił około 150 do 200. Jednak Rapples to nie jest żaden action RPG, więc spokojnie da się przy takich wartościach bawić. Zachęcamy do wypróbowania. Zakładamy, że większość z was oglądała już trailer Jedi Fallen Order od studia Respawn. Mimo, że wydawcą jest EA, to zapowiedziano, że nie będzie mikrotransakcji oraz multiplayera, więc raczej już o tym tytule na portalu nie przeczytacie, chyba że usłyszycie w singlowej sobocie. Niemniej to nie jedyna gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen, dlatego łapcie informacje o nowym dodatku do Star Wars The Old Republic. Rozszerzenie Onslaught zadebiutuje we wrześniu tego roku. Nowości dostępne będą za darmo dla osób opłacających subskrypcję. W ramach rozszerzenia otrzymamy nową rasę Nautilan, wyższy maksymalny poziom oraz ponowną koncentrację fabuły na konflikcie między Republiką oraz Imperium. Sami zdecydujemy, czy pozostaniemy lojalni wobec swojej frakcji, czy będziemy ją sabotować od środka. Nowy Flashpoint dostępny będzie w świecie rozdartym przez konflikt, który powinien graczom Esbutora być już dobrze znany. Tak, powrócimy na Corellię. A nową operację wykonamy na największym księżycu planety Onderon, którą również zwiedzimy. Spodziewać możemy się również reworku itemizacji oraz sporej ilości nowych umiejętności. Biegając po świecie The Division 2 mogliście z pewnością natrafić na sporo błędów w pisowni i nie żartujemy, owszem takowe się pojawiają w grze Ubisoftu. O ile część z nich mogła wyglądać na umieszczone specjalnie, tak ich zatrważająca ilość jednak sugeruje coś innego. Dzisiaj natomiast zajmiemy się czymś zupełnie innym, bardziej kontrowersyjnym. Pewne graffiti wzbudziło bowiem spore emocje wśród graczy, można było zobaczyć na nim policjanta chcącego zjeść Donata. Klasyczny obraz amerykańskiego przedstawiciela władzy, prawda? Gracze jednak zwrócili uwagę na odznakę policjanta, a konkretnie jej numer, czyli FA6607, który w wolnym tłumaczeniu dla wielu graczy oznacza w skrócie słowa, które są obelżywym określeniem męskiego homoseksualisty. Jak możecie się domyślić, awantura zrobiła się z tego powodu całkiem spora. Ubisoft zareagował stosunkowo szybko, usuwając graffiti z The Division 2 i przepraszając za zaistniałą sytuację. Równocześnie firma nie ma zielonego pojęcia, jak takie coś przeszło przez ich kontrolę artystyczną. Z tego powodu wszelakie obiekty zostaną pod tym kątem jeszcze raz sprawdzone, aby uniknąć powtórki. Co natomiast wy sądzicie o tym, co się wydarzyło i czy faktycznie trzeba było to wszystko niwelować z gry? To nie jest tak, że Path of Exile pozostaje idealną grą. Co jakiś czas spotykamy bowiem słowa krytyki pod adresem Nowozelandczyków z GGG. Czasami chodzi o optymalizację, czasami o crash serwerów, a czasami o system walki. I to właśnie tym ostatnim zajmie się Grinding Gear Games. W kolejnym patchu, czy też dodatku o numeracji 3.7.0 twórcy Path of Exile zamierzają poprawić skille oraz je zbalansować, jeżeli chodzi o walkę wręcz, tak jak to zrobili ostatnimi czasy z systemem czarów. Wygląda więc na to, że w czerwcu, po wielu latach, będziemy mogli w końcu przerzucić się na jakieś ciekawe skille melee. Czekamy oczywiście na szczegóły bezpośrednio od producenta, jak mają zamiar tego wszystkiego dokonać. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, który news zainteresował was najbardziej. Nie zapomnijcie wspomnieć w komentarzu, z jakiej gry pochodziła muzyka w tle dzisiejszego odcinka. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!